Witam was, z tej strony Jazzgot, a to gra Duel of Champions. Chciałbym wykorzystać 20 minut, które znalazłem na nagrywanie dla was. Za dosłownie 10 minut powinienem wychodzić, ale według... no spóźnię się troszkę. Ale chciałbym wykorzystać tę chwilę dla was. Pogramy trochę sobie w Duel of Champions. Gram talią twierdzy, zaraz zobaczycie o co chodzi. Nie będę się wgłębiać w grę, ponieważ chciałbym wam wyjaśnić parę rzeczy. I rozpocznijmy od razu walkę. Może znajdziemy szybko przeciwnika. Chciałbym wam powiedzieć, że mikrofon, który dostałem w spadku po Reaperze, jest niezwykle czuły. Strasznie źle mi się nim nagrywa. Poprzednio miałem zbyt mało czuły i kiepską jakość nagrywania. Teraz jest zwyczajnie zbyt czuły do nagrywania i wolę nagrywać kamerą nie dlatego, że pokazuję wam swoją piękną twarz, tylko dlatego, że łatwiej mi się to wszystko zgrywa razem i moją twarz z filmem, znaczy z filmem, moją twarz z nagraniem gry, bo dostajecie ładnie nagrany dźwięk, ładniej niż mikrofonem, bo z mikrofonem mam strasznie pierdzielenie się, jest niezwykle czuły. Jak mówię teraz takim tonem do was, takim spokojnym, to nawet wtedy występują momenty, w których jestem zbyt głośno. To jest po prostu bez sensu. Moim zdaniem jest niezwykle bez sensu. Dziwne, strasznie dziwne. Nie rozumiem tego. Muszę to posprawdzać jeszcze. Jeżeli będę miał jakieś problemy, to zwrócę się z pomocą do was. Na razie próbuję sam to rozwiązać. Zdaję sobie sprawę. Zdaję sobie sprawę, że nie wysyłam ostatnio tyle filmów, ile powinienem. Wysłałem ostatnio na 1 listopada. Nietematycznie oczywiście, growo. Mam nadzieję, że wam się podoba moja muzyka. Ale wracając do tematu, chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę mam strasznie dużo obowiązków teraz. Mam strasznie dużo na głowie. Teraz, jak na przykład powiedziałem, mam tego wszystko przygotowane do wyjścia, dosłownie pomyślałem sobie, kurde, nie, no dawno nie nagrywałem, nagram wam coś, tak sobie pomyślałem, no i się dzieje. O, wygramy chyba łatwo. Mam nadzieję. Niedziel skóry na żywym, nie umarłym. Spróbuję znaleźć więcej czasu dla was. Zakupiłem Rayman Legends i mam nadzieję, że zrobimy z Reaperem. Z Halawanderem? Ja się nigdy nie przyzwyczaję. Nie, no wybaczcie mi, nigdy się nie przyzwyczaję. Dla mnie to zawsze będzie Reaper. Reaper, 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 Halawander, Reaper. Z Halawanderem będziemy nagrywać koopa. Prócz go namawiałem troszeczkę, ale musiał, też był zajęty paroma rzeczami. No i niestety nie udało się ostatnio znaleźć nam wspólnego języka. Co mi coś da? Nie da. I mam nadzieję, że będę dla was znajdować więcej czasu teraz do nagrywania. Nie takich gier jak teraz, Duel of Champions, czy jak mam zamiar nagrać z przymusu, bo lekkie gry wolę nagrywać na razie, Dota 2. Mam problem z Dungeon Keeperem po pierwsze, to już mówiłem. Nie w tym filmiku, ale mówiłem. I kurde, jak wam to powiedzieć? Kurde, nie karty miałem nową. Dobra, nieważne. Trochę ciężko się nagrywa, jednocześnie do kamery chcę mówić do was, na was patrzeć, a jednocześnie patrzeć na monitor i próbuję szybko rozegrać, bo mówię, no trochę mnie czas goni. Dungeon Keeper zepsuty mam, spróbuję go naprawić też. No mówię wam, ostatnio to przez ostatnie 2 miesiące to ja mam same problemy, po prostu nagrywać chcę, a nie mogę, no po prostu jakaś wyższa siła mi chyba zakazuje. Chciałem nagrać Call of Juarez, Gunslinger. No i ten mikrofon mi wyskoczył, że coś jest nie tak. Skyrim, ostatnie 2 odcinki wysłałem, to coś słyszycie, że jest nie tak, na pewno. To nie jest tak, że ja sobie coś wymyślam. Teraz patrzę. Jaj. No niedobrze. Niedobrze.
zastanawiać się teraz nad strategią. Szczerze mówiąc, nie wiem, ten filmik spróbuję wysłać dzisiaj, jest 12 listopada. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy się pojawi coś więcej. Bo jak już mówiłem, strasznie mamy zawalone życie. Strasznie zawalone. Zastanawiam się teraz, czy go walnąć. Strasznie zawalone dużo obowiązków i czasu nie mamy. Znaczy ja przynajmniej. Reaper ma czas. Halavander. Halavander ma czas. He has time to record videos because I'm often leave our recording place. Nie wiem, jak to powiedzieć. Często opuszczam tego nasz pokój do nagrywania. No i po prostu on zostaje sam i on nagrywa sobie po prostu tej rzeczy, a jak ja już tutaj jestem, to on też jest, a nie wyganiam go przecież stąd, on przecież robi swoje rzeczy, prawda, no czyta sobie, czy tam się uczy, czy się uczy i tak dalej, nie? Dzisiaj mam okazję, teraz mam tutaj w luz, bo nie, ponieważ ja wychodzę później i się spóźnię na zajęcia najprawdopodobniej, dla was kochani, robię to dla was. Ale wiecie, no, strasznie, znowu się strasznie źle czuję, że nie nagrywam dla was filmów. To okropne jest moim zdaniem, to jest nie fair wobec was, ponieważ zobligowałem się, że będę miał lżej, będę nagrywać, a nie nagrywam. No i właśnie znowu wysyłam z takim postulatem, przepraszam i wybaczcie mi po prostu, no, próbuję jak mogę. Najprędzej chyba się pojawią te vlogi, bo mam już naprawdę temat taki dość ogólny, ale w fajny sposób przedstawię, mam nadzieję go wam. No i będzie fajnie. Będzie klawą. Pyk. 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 Koleś się nawet nie stara. Kartę dobierzemy. Okej. Jak już mówiłem, postulatem, przepraszam i tak dalej. Bla bla bla. Jazdgot, nie pierdol, tylko nagrywaj. Tak, wiem. Już tak, sam jestem też na siebie wściekły, strasznie. O kurde, zegarek mi para. Strasznie jestem na siebie wściekły, ponieważ jak już mówiłem, zobligowałem się, że będę nagrywać, że będę miał teraz lżej i że będą się pojawiać filmy, że będzie więcej filmów. Byłem wtedy wcześniej byłem chory. I miałem usprawiedliwienie. Chociaż nie chcę mieć usprawiedliwień, to miałem usprawiedliwienie, że nie nagrywałem, ponieważ nic na siłę, zdrowie jest najważniejsze, tak? Tak. No ale teraz nie mam usprawiedliwienia. Znaczy, mam mało czasu wolnego, ale powinienem znaleźć dla was jak teraz, znaczy teraz to jest taka ekstrema trochę, że znalazłem dla was czas, ale powinienem dla was znaleźć czas, po prostu sobie w weekend oddzielić obowiązki i tego, przyjemność, bo przyjemność, to jest dla mnie przyjemne, że dla was nagrywam i jak już wam mówiłem, tęsknię trochę za tym, ale mam dużo problemów właśnie ze sprzętem. Chciałbym więcej nagrywać dla was tak jak teraz, ale ja rozumiem, że dużo osób nie lubi czegoś takiego, jak nagrywam grę i daję wam swoją twarz, ponieważ skupiacie się ja chciałbym, żebyście się skupiali, tak pokażę nawet wizualnie, żebyście się skupiali nie na tym, co tu widzicie, nie tutaj, o nie to, tylko na tym tutaj, nie wiem, czy w dobrą stronę pokazuję, na tym albo na tym, tutaj gdzieś, gdzieś będzie ekran, albo z tej, albo z tej. Chcę, żebyście się skupiali na ekranie. Moim tutaj. A mogłem jeszcze tego użyć, dobra, nieważne. Na ekranie co się dzieje z grą. Ponieważ jeżeli daję twarz swoją, to wy się skupiacie jeszcze na mojej mimice. Próbujecie patrzeć, jak ja mówię, śmieszne rzeczy jakieś, to ho ho ho, może twarz śmieszną pokażę. Jakąś minę. A ja bardzo jestem takim stereotypowym zagramerem, bardzo wolałbym bardziej, żebyście patrzyli się na ekran, co się dzieje w grze. Na przykład teraz, jak ja do was mówię, teraz kieruję się do was, a koleś sobie teraz gra karty na mnie jakieś. Jakąś strategię wymyśla, rzuca na mnie zombie plagi, a ja do was sobie rozmawiam o swoim kanale. To nie jest taka gra, żeby się na niej skupiać, ja to rozumiem. Świetnie, że to jest karcianka, no. Jak przegram, to nie szkodzi, tak? Ale jeżeli nagrywam dla was właśnie taką grę, jak na przykład Vampire the Masquerade, no to nie, no to nie ma przebacz, takiej gry się z kamerką nie nagrywa. Znaczy moim zdaniem to jest po prostu... Potworność by była dla mnie.
profanacja. Boom. Kończymy tę grę. Jeszcze miałem poruszyć jakiś temat dla was. Nie mam swojej sławnej karteczki z tematami, które mógłbym z wami poruszyć tutaj. Chciałbym z wami porozmawiać na ten temat, ale zapomniałem. Jak już mówiłem, vlogi się pojawią. Najprawdopodobniej najwcześniej. Gry to właśnie takie lekkie. I to nie prędko. Kurde. Co za mnie zresztą? Byłem kiedyś świetnym zagrajmarem. Znaczy nie przesadzajmy, świetnym zagrajmy. No, jeszcze co-op się pojawi, tak, Rayman Legends, pamiętajcie. Ciekawe się skończyły tematy, żeby z wami porozmawiać, kochani, po prostu mówię, nie przygotowany jestem zupełnie. Czuję się jak na sprawdzianie. Czy on wie, że on już rzuca? Pyk, pyk. Cyk. Pam. Raz, dwa. Dobieramy karciochę. I wymieniamy jednego z panów. Okej. Teraz się skupiam właśnie bardziej na grze, ponieważ mi się tematy skończyły. Zawsze się z wami przygotowuję na takie rozmowy jak chore informacje, czyli ja zgodnie informuję. A, Reaper ma nowy mikrofon. Mówiłem o tym? Chyba mówiłem o tym w tym. Tak, mówiłem o tym w Skyrim. Ja mam po prostu sklerozę, wybaczcie. Ma nowy mikrofon, który jest ekstra, po prostu świetny. Dość tani. Nie za tani, ale dość tani. I dobrze nagrywa dźwięk. Piosenkę nie zapomnij. Nagrałem na jego komputerze tym mikrofonem. Więc super. I nie musiałem za bardzo zmieniać tego. Nie musiałem za bardzo zmieniać nagrań swojego głosu co do bitu. Bitów nie tworzę ja. Bity biorę za darmo od Only Luck. Napiszemy mu buziaczek. You suck. I love you too, bro. Nie ma co się złościć, nie? Tylko szczęście. No, ja miałem. A jak w karciankę się gra? Dostajesz karty ręce, tak się gra też w pokera. Przecież grywałem w pokera. Jestem hazardistą. Nie, no nieprawda. Grywałem. Dużo. No, na karty, no to ty musisz mieć na rękę. No, co tego? Dobre karty na ręce musi mieć. Co się koleś denerwuje? Skoro. No, raz przegrał, następnym razem wygra. No, co za problem. Miłością pokonujcie wrogów. Oni tego nienawidzą po prostu. No, no taka prawda jest. Skończyłem grę. Muszę wychodzić. Nie mam dla was czasu. Po prostu. Do widzenia państwu. Żegnam państwa. To był Jazgot. Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. Prawda. A! Jeszcze jedna sprawa. Zanim wyjdę. Dobra, chuj tam. Spóźnię się. Jedna sprawa do was. Dlaczego są tak porąbane na YouTubie teraz komentarze? Weźcie mi to wytłumaczcie. Nie mogę pod swoim filmem, nie mogę w ogóle, nie mam w ogóle władzy nad komentarzami. Nie mam. Połowę ludzi, którzy mi komentują, ktoś zaznaczy jako spam. Ja nie mogę tego wyłączyć. Jak ja sprawdzałem wcześniej, patrzę, że to nie jest spam. To nie jest spam, po prostu spojrzałem. Nie, no to nie kwalifikuje się. To wtedy klikałem nie spam i pojawiało się w normalnych komentarzach. Teraz nie mogę tego zrobić. Próbuję coś, jakiś zatwierdź, usuń. Na pewno nie chciałem usunąć tej wiadomości, ale jak klikam zatwierdź, to nic się z tym nie dzieje. Wytłumaczcie mi, co się teraz dzieje z tym YouTube'em. Ja w ogóle nie rozumiem tego. Wróciłem na moment, na 20 minut wracam, patrzę, a tu burdel jakiś się zrobił na tym YouTube'ie. Ja nie rozumiem, dlaczego oni zmieniają go z miesiąca na miesiąc. No może przesadzam, no z paru miesięcy na paru. No wiecie, o co mi chodzi. Ciągle go zmieniają. Nie mogą go zostawić w jednym momencie, w jednym stanie. No to nie jest. YouTube nie jest cieczą. W zimę nie powinien się zmieniać, a w lato nie powinien się rozmrażać. No wiecie, o co mi chodzi.
to wygląda tak, jakby oni na zimę teraz zmieniali, a co, na wiosnę też zmienią i co, kwiatki dodadzą jakieś na stronie? Serduszka na walentynki w lutym dodadzą, jak będzie każdy pisać komentarz? Dlaczego oni tak zmieniają? Weźcie mi to, wytłumaczcie tymi komentarzami, czy mogę jakoś to pozmieniać, zrobić coś z tym, bo ja tego nie rozumiem kompletnie. Jakiś burdel się zrobił strasznie z tym YouTube'em. Bah! Jestem przeciwnikiem zmian. No dobrze, mam nadzieję, że podobał wam się filmik. Oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja spadam. Mam nadzieję, że jak najszybciej powrócę do was. Siemanko, piona i powodzenia. Siemano.